Wtedy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek, chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. Patrząc zaś, jak zaproszeni zajmowali pierwsze miejsce, opowiedział im taką oto przypowieść. Gdy będziesz zaproszony na ucztę, nie zasiadaj na pierwszym miejscu, bo może się zdarzyć, że zostanie zaproszony ktoś godniejszy od ciebie, a wówczas ten, który ciebie i jego zaprosił, podchodząc z powieści, ustąp temu twoje miejsce, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć miejsce ostatnie. Lecz ty, gdy będziesz zaproszony, idź i zajmij ostatnie miejsce, aby gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, mógł ci powiedzieć: przyjacielu, posuń się wyżej. Wtedy odkryje się chwałą w oczach współmieśników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, którego zaprosił, rzekł: gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział: pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Powróciwszy, sługa oznajmił to panu. Wtedy pan domu rozgniewał się i powiedział słudze: idź szybko na ulicę i zaułki miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych i chromych. A sługa powiedział: panie, zrobiłem, co kazałeś, ale jest jeszcze miejsce. I rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i w obwodki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Bo mówię wam, nikt z tamtych zaproszonych nie skosztuje mojego przyjęcia. A szły z nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków? Czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu, jeśli nie wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól, lecz jeśli nawet sól smak swój utraci, to czymże on zaprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, wręcz się wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.